Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas dzisiejszego wieczornego kazania, czy możemy to równie dobrze nazwać czas naszych wieczornych refleksji na temat Bożego Słowa. Zatytułowałem dzisiaj Rok Posuchy. Z czym się nam kojarzy posucha? Może to słowo trochę rzadziej jest obecnie używane, a tak najczęściej to słychać jako odpowiedź, jak tam interesy, jak tam leci, a jakaś taka posucha w interesach. Czasami kojarzy się nam ciągle jeszcze z okresami suszy, okresami wybitnego nieurodzaju, ale już jakoś tak mniej, prawda, jesteśmy. Człowiek stał się troszkę bardziej niezależny od warunków atmosferycznych i jakoś stara się sobie dawać radę w tym wszystkim. Byłem zdumiony w Hiszpanii, kiedy zobaczyłem, akurat gdzieś tam południową porą wędrowałem przez taki park wysuszony, naprawdę wysuszony. Trawa była koloru brunatno-brązowego. Drzewa miały takie ledwo listki. Tam takiej zieleni niełatwo jest spotkać taką zieleń, jak to u nas bywa. I nagle z tej trawy, z tych wysuszonych skwerków wysuwają się takie maleńkie rureczki i zaczynają tryskać wodotryski. Się wszędzie jest instalacja, podziemna instalacja wodna, która jest w odpowiednich porach uruchamiana i wytryskują, można to zobaczyć na boiskach piłkarskich też, prawda, jak w przerwie nagle na środku boiska fontanny tryskają. Jakoś radzimy sobie z tymi czasami suszy, z takimi okresami, kiedy roślinom trudniej jest wyrosnąć. Jeżeli chodzi o rośliny, no to jakoś to jest. A co, jeżeli chodzi o nas? Czy ten rok posuchy, o którym chcę dzisiaj mówić, dotyczy tylko i wyłącznie kwiatków, drzewek i krzaczków? A co z nami? Uważni słuchacze już na porannym nabożeństwie mogli usłyszeć wersety z Księgi Jeremiasza, na których dzisiaj postanowiłem oprzeć nasze wieczorne zwiastowanie Bożego Słowa. Księga proroka Jeremiasza, 17 rozdział i wersety, bardzo proszę Janusz, od 7-8, te dwa. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owocu. Piękny werset. Zainspirowały mnie do kolejnych rozważań i myślę, że potrzebujemy tego w naszym życiu. Takiej właśnie inspiracji, takiej tajemniczej broni przed posuchą, przed czasem niesprzyjających okoliczności. No bo rok posuchy to można by tak bardziej w sposób uspółcześniony powiedzieć, że to czas niesprzyjających okoliczności. Nic nie wskazuje na to, by to, co się dzieje wokół, inspirowało ziemię do wydawania plonu, rośliny do wydawania owocu. By te okoliczności, które możemy obserwować, mogły budzić czyjąkolwiek nadzieję, że
będzie dobrze, będzie obficie, będzie radośnie. Raczej takie smutne, pesymistyczne spojrzenie na wszystko, co się dzieje. A tymczasem czytamy tu o czymś, co możemy nazwać taką ukrytą bronią. Korzenie, których nie widać, które gdzieś tam pod ziemią wędrują sobie tylko znanymi drogami, zmierzają nad potok. Czytamy o drzewie, które zapuszcza swoje, nad potok zapuszcza swoje korzenie. Korzenie, które nie rozważą się w dowolnych kierunkach, a pójdę sobie gdzieś tam na północ, południe czy zachód, bądź gdzie mnie oczy poniosą. Ale korzenie, które w sposób cudowny, nadprzyrodzony, można powiedzieć instynktowny, ale czy instynkt nie jest czymś w rodzaju cudu? Zmierzają tam, gdzie jest wilgoć, tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest pożywienie. I rośnie sobie takie drzewo, podlega takim samym prawom, jak wszystkie inne drzewa, rośliny wokół. Dotyka je ten sam upał, skwar południa. Dotyka je ta sama susza, jaka dotyka całą ziemię wokół. A ono ciągle zielone. A ono, jak czytamy piękne słowo, nie frasuje się. Bo korzenie poszły tam, gdzie pójść powinny. Bo jego ufność, jego pewność, że pozostanie zielone, że wyda owoce, że nic się złego nie przydarzy, polega na tym, że wie, gdzie te korzenie są zapuszczone. I dotyczy to, tak jak mówiłem, nie tylko roślin, które w sposób mądry wiedzą, gdzie korzenie zapuścić, ale błogosławionego męża, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Czyż nas nie dotykają te same niesprzyjające okoliczności, co i innych? Czy nie mielibyśmy w takim razie prawa, wręcz obowiązku narzekania wraz z nimi tym samym głosem? Czy naszym prawem nie jest frasowanie się, no bo wszyscy wokół tacy zmartwieni, tacy zafrasowani, tacy przerażeni tym rokiem posuchy? A ty nie martwisz się? A ty nie rozpaczasz? A ty nie załamujesz rąk? Nie, bo moją ufnością jest Pan. Bo jestem błogosławiony w Panu. Błogosławiony nie z urzędu. Nie dlatego, że miałem szczęście i ktoś święty mnie pobłogosławił. Błogosławiony, bo moją ufność, bo moją nadzieję, bo moją pewność pokładam w Panu. Myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą, znajduje bardzo praktyczne zastosowanie w życiu każdego z nas. Proszę w tej chwili zrobić sobie krótki przegląd swoich reakcji na przeróżne, niesprzyjające okoliczności. Możesz przyglądać się sobie samemu, co czynisz wtedy, kiedy okoliczności nie układają się tak, jak według ciebie winny się układać, byś ty mógł wieść życie owocne, życie pełne sukcesu, powodzenia, byś w oczach innych był kimś bardzo, bardzo użytecznym, pomocnym, wartościowym dla życia innych ludzi. Jakże często, kiedy
dotyka nas taki rok posuchy, takie niesprzyjające okoliczności. Pierwsze, co zaczynamy robić, to przestajemy wydawać jakiekolwiek owoce. Niby robimy jeszcze dobrą minę do złej gry, niby nasze usta są pełne dziarskich, odważnych deklaracji. Ale jeżeli gdzieś ograniczamy naszą działalność, jeżeli gdzieś zaczynamy jakby oszczędzać na wszelki wypadek, odkładać na swoje własne potrzeby, to właśnie w tej dziedzinie wydawania owocu. Bo owoc jest czymś, co wydajemy już dla innych. Drzewa, rośliny zostały tak stworzone, by owoce przynosiły życie innym tego rodzaju, tego samego rodzaju roślinom, drzewom. A więc owocowanie nie jest gromadzeniem zapasu dla siebie samego, ale dawaniem życia innym. A co, gdy okoliczności są niesprzyjające? A co, gdy nadciąga rok posuchy? Czy wtedy jestem usprawiedliwiony, że nie zajmuję się innymi, że koncentruję się na moich własnych potrzebach, na moim własnym zdrowiu, na moich własnych długach, na moich własnych problemach, takich innych, czy rodzinnych, prawnych, społecznych? Bo okoliczności są niesprzyjające. Nie zawracaj mi głowy służbą, nie zawracaj mi głowy potrzebami innych, bo ja tutaj mam swoje potrzeby, a poza tym widzisz, jakie czasy mamy. To jest, kochani, super test. Żaden psycholog, super pediatra by czegoś takiego nie wymyślił. Super test, na ile swoją ufność pokładasz w Bogu. Na ile Bóg jest dla ciebie kimś naprawdę ważnym. Na ile twoja pewność, że wszystko będzie dobrze, polega na Bogu, a nie na sprzyjających okolicznościach rodem z tego świata. Mógłbym się spierać z wieloma, którzy upierają się, że to, co dobre, to od Boga, a to, co złe, to od diabła, że taki jest podział rzeczy, które nas otaczają i taki też jest podział okoliczności, które nas spotykają. Ale kiedy czytam o suszy, choćby w Biblii, choćby w dziejach w Starym Testamencie, w dziejach Bożego Narodu, to wielokrotnie czytam, słucham o tym, że Bóg zesłał suszę. Czytam choćby, jak Eliasz z Bożej inspiracji modlił się i 3,5 roku deszczu nie było. Do kogo się ten Eliasz modlił? Czy do diabła? Hiob mówi do swojej żony bardzo wyraźnie. Dobre wzięliśmy od Boga tak ochoczo, tak chętnie. Czemu nie mielibyśmy wziąć również i tego, co w naszych oczach złe? Co my, stosując nasz system wartości, nasz system postrzegania świata, co my uważamy za złe? A może Bóg to za dobre uważa? A może to, co w naszych oczach jest takimi niesprzyjającymi okolicznościami, dla Boga jest super czasem, byś ty, mając swoje korzenie zapuszczone w Bogu,
byś ty, mając swoją nadzieję położoną w Bogu, właśnie wtedy owocował. Właśnie wtedy. Wbrew wszystkiemu, wbrew tym niesprzyjającym okolicznościom, nadal, jak gdyby nigdy nic, wydawał owoce. Tym jest, kochani, chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że jesteśmy jak chorągiewka na wietrze, jak jakaś ledwo trzymająca się kupy trzcina, która ciut bardziej ją przygiąć i już złamana, już do niczego się nie nadaje. Chrześcijaństwo jest naszym nieustannym pokładaniem nadziei w Bogu. Błogosławiony mąż, który polega na Panu. Czyż nie jesteśmy błogosławionymi? Czyż nie za takich się uważamy? Czyż nie powinniśmy w związku z tym nawet w roku posuchy, nawet w czasie zupełnie niesprzyjających okoliczności wydawać owocu i to obfitego? Dobrze ci powiedzieć, nie bój się. Dobrze ci powiedzieć, nie fraszuj się. Dobrze ci powiedzieć, nie przejmuj się tym, czym świat się przejmuje. Tu nie chodzi o to, czy mi to dobrze, łatwo powiedzieć. Ja wiem. Ja tego doświadczyłem i myślę, że wielu z was, nie zdając sobie nawet do tej pory sprawy z tego, również doświadczyliście tego. Przeżyliście historie, które innych by zabiły. Podnieśliście się z dna bagna, na których wielu pozostało. Czasami cichutki szept, Jezu ratuj. Czasami cichutki szept tam na dnie, gdzieś w kanale, gdzieś w jakiejś szczurzej norze, w jakimś śmietniku. Cichy szept, Boże pomóż. Jest takim skierowaniem naszych korzeni, tych życiodajnych pędów w stronę Bożej łaski, w stronę ufności pokładanej Bogu. Ja wiem, kiedy to się stało w moim życiu. Ja wiem, jaki to był straszny okres. Nie tylko rok posuchy. To nawet te Eliaszowe 3,5 roku to i tak mała próba w porównaniu z tym, w co ja się spakowałem. Ale garnąłem pod siebie, przejmowałem się sobą. Troszczyłem tylko i wyłącznie o siebie. Nieważne były dzieci, nieważna była żona, nieważni byli przyjaciele. Ja się liczę, moje ego, moje potrzeby, moje oczekiwania, moje ambicje. Jakie owoce, jakie przejmowanie się innymi, jakie poświęcanie się dla innych. W takiej sytuacji, kiedy tyle niesprzyjających okoliczności na mojej drodze. Mamy w Biblii wiele, naprawdę wiele dobrych przykładów, że niesprzyjające okoliczności to bynajmniej nie czas usprawiedliwiający zawieszenie jakichkolwiek działań na rzecz innych, pomagania innym. Świat, gdy mu zaczyna brakować, pierwsze obcina rencistom, emerytom, bezdomnym, oszczędności robi na chorych, oszczędności robi na tych, którzy najgorzej się mają. I uważają, że to jest jak najbardziej usprawiedliwione. Kiedy im tłumaczymy, sam to nieraz musiałem mówić nawet i chrześcijanom, którzy w ten sposób rozumowali, że tłumaczymy im i przekonujemy na podstawie Bożego Słowa, że odcinają się w ten sposób od Bożych błogosławieństw. Że zamiast położyć ufność w Panu, pokładają ufność w tym świecie,
pokładają ufność w innym człowieku. A odnośnie tego też dzisiaj rano pastor Jurek czytał nam z tejże samej księgi proroka Jeremiasza od 5, 17 rozdział, od 5, tym razem wersetu. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwyczajnym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Kiedy patrzymy, jakie owoce wydaje jałowiec, no to uśmiechamy się. No, nadają się tam do grzanego wina, jakaś tam przyprawa do wigosu, czy gałązki do ogniska się super nadają, bo fajnie trzaskają i fajnie pachną. Od całe jałowcowe owocowanie. Rośnie sobie na suchej, słonej pustyni i nie przejmuje się absolutnie tym, dokąd zmierzają jego korzenie. Dobrze jest, jak jest. Grunt, że nie jest gorzej. Obok jakieś tam osty, obok jakieś tam do niczego nieprzydatne i wzrostem mizerne krzaczki, a ja, pan jałowiec, rosnę sobie i mam się całkiem nieźle. Nawet piosenki o nim śpiewają, nie? Ale czy jałowiec daje komuś życie? Czy jałowiec ratuje komuś życie? Czy jałowiec jest tym upragnionym drzewem, rośliną, do którego zmierzasz, do które, gdy widzisz, budzi w tobie nadzieję. Super jest. Widzę jałowiec na horyzoncie. Będę zmierzał do niego i tam uratuje moje życie. Kiedy on rośnie na suchej, spalonej słońcem, bezwodnej ziemi. Przeklęty mąż, który w człowieku polega, na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Korzenie, tak jak już wspomniałem, są tym elementem drzewa, których raczej nie widać. Widać je gdzieś tam na wierzchu jeszcze, czasami na jakiejś glebie skalistej. Widać je tuż, tuż pod powierzchnią ziemi, ale one zmierzają w konkretnym kierunku. One wiedzą, gdzie szukać pożywienia, gdzie szukać tej pewności, że choćby nie wiem, jaki upał, nie wiem, jaka susza, choćby nie wiem, jak niesprzyjające okoliczności, to mnie to nie dotyczy. Nie muszę się frasować, nie muszę się lękać. Taka ufność położona w Bogu wymaga wiele pracy, wymaga wiele też wytrwałości. Ufność pokładana w Bogu nie jest dla nas żyjących w tym świecie czymś naturalnym, czymś takim oczywistym. Powoływanie się na rośliny, dawanie przykładu z roślin otwiera nam oczy na to, jak Bóg stworzył cały ten świat. Ten sam architekt, ten sam projekt. Ile razy coś uczniom nie pasowało i pytali o to Jezusa, on odpowiadał, na początku tak nie było. Na początku tak nie było. Kiedy patrzymy
na to ostatnie nasze studium, jakie robimy sobie poranne w domu Łazarza, dotyczy Boga i natury. Kiedy patrzymy na to, jak funkcjonuje natura, jak funkcjonuje to, co nas otacza, odkrywamy tam prawa, zasady, cudowne mechanizmy dające życie, dające tą pewność, że to przetrwa. Warto w takich chwilach, kiedy masz właśnie takie refleksje, przyjrzeć się sobie, na czym ty pokładasz swoją nadzieję, kto jest celem, dokąd zmierzają twoje korzenie, gdzie szukasz tej pewności, tego zabezpieczenia, że nawet gdy nastanie rok posuchy, rok, kiedy nic wokół nie wyrasta, kiedy wszystko usycha z powodu braku życiodajnej wody, ty nie umrzesz. Ty pozostajesz zielony i ty nadal nie przestaniesz wydawać owoców. Z waszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Rzeki wody, która daje. Daje życie. Choćby nie wiem co działo się wokół. Choćby nie wiem, jak niesprzyjające okoliczności wydarzały się wokół. Ciągle wieści. Temu się to wydarzyło. Tego to spotkało. Ten na to zachorował. Ten na to umarł. Temu tego zamknęli, a tego nie wypuścili. Tamtemu coś złego się przydarzyło. Tamten miał wypadek, a tamten, jak to mówimy, miał pecha i zawaliło mu się wszystko i tak dalej. Tyle tego typu wydarzeń. Wielu z nas nic tylko chodzi i zamartwia się tymi wydarzeniami. A gdzie są twoje korzenie? Na tej słonej pustyni, tam gdzie ziemia słońcem wypalona? Czy zmierzają w stronę rzeki wody żywej? Czy zmierzają w stronę tego potoku, który daje ci pewność, że nawet gdyby te wszystkie nieszczęścia, o których ciągle słyszysz, zbiegły się nagle do twojego życia, to ciebie to nie dotknie. Nie tylko twoje liście nie stracą na intensywności zieleni, nie tylko nie wpędzi cię to w jakąś bezsenność czy depresję, bezdenną rozpacz, ale nawet nie przestaniesz wydawać owocu. Mimo okoliczności. Podziwiałem nieraz mężów Bożych, czytałem biografię i widziałem, co się złego wydarzyło. Jakie rzeczy ich dotknęły. Zastanawiałem się, jak ja bym zareagował, gdyby mnie coś takiego spotkało. A oni z uśmiechem nadal wykonywali to, do czego posłał ich Bóg. Nadal nie zmieniali planu, Bożego planu, że są tu po to, by wydawać owoce. Że taki jest sens naszego życia, naszego chrześcijaństwa. Byśmy owoce wydawali, a nie tylko ledwo przetrwali na tej pustyni. No bo przecież ten świat taki, a nie inny. Suchy, słony, bezwodny. Jakże tu owocować? Boże Słowo nie mówi. Musisz owocować. Nie mówi, zmuś się, zaciśnij zęby i wydaj, że wreszcie jakieś owoce z siebie. Boże Słowo mówi, połóż swoją nadzieję w Panu, a owoce będą naturalnym procesem twojego chrześcijańskiego życia.
nie będziesz owocował dlatego, że ty jesteś szczególnie dobrym chrześcijaninem. Będziesz owocował, bo jesteś chrześcijaninem. Bo twoja ufność jest w Bogu. Bo tam, a nie gdzie indziej, podążają twoje korzenie i tamtąd, a nie z tego świata czerpią życie, czerpią miłość, radość, pokój, wiarę. Wszystko to, co towarzyszy napełnieniu Duchem Świętym, napełnieniem, wypełnieniu tym, którego Bóg posłał dla swoich dzieci. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zatrzymać, nie dajcie się zasmucić niesprzyjającym okolicznościom. Rok posuchy to nie czas, byśmy my, może dzieci, zaprzestali owocowania. To czas, by wszyscy ze zdumieniem patrzyli, jak oni to robią. Wszystko pousychało, wszystko zaprzestało owocowania, pozamykało swoje interesy i swoje wspaniałe punkty pomocy innym. A oni ciągle to robią. A oni ciągle jak gdyby nigdy nic. Nie frasują się, nie boją się, nie wpadają w depresję, nie rwą sobie włosów z głowy, jak ja przeżyję, co ja z tym wszystkim zrobię. Stoją sobie jak gdyby nigdy nic. Świat nie widzi korzeni, bo te korzenie, nasze korzenie, nie podążają sobie jak gdyby nigdy nic. Podążają sobie tam, gdzie jest prawdziwe życie. Tą refleksją chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Myślę, że są wśród nas tacy, dla których dzisiaj była szczególnie potrzebna. Bóg zawsze posyła słowo z myślą o konkretnych osobach. Ale jeżeli twierdzisz dziś, mnie to nie dotyczy, ja to sobie daję z tym radę, to proszę cię, zapamiętaj sobie choćby ten adres Jeremiasza 17, od 5 do 8. Zanotuj to sobie tak na wszelki wypadek. Bo gdy przyjdzie rok posuchy, gdy przyjdzie i na ciebie czas zupełnie, absolutnie niekorzystnych, niesprzyjających okoliczności, sięgnij do Bożego Słowa. A wtedy od razu się oczyścisz. Mówię, a gdzie są moje korzenie? A gdzie one poszły? Będziesz wiedział skąd, będziesz wiedział w kim odnaleźć życie, pokój, radość, obfitość, owocowania. Można by powiedzieć, to słowo jest tylko i wyłącznie pełne pociechy. Ale Bóg już kilkakrotnie w ciągu ostatnich tygodni tutaj na naszych rozważaniach przypomina nam kazanie Jana Chrzciciela. I to jest straszne, ale przecież kategoryczne słowa. Już siekiera do pnia jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Bracia, których nie podejrzewałbym o jakieś prorocze spojrzenia, coraz częściej w rozmowach, coraz częściej tu i też za tej kazalnicy, mówią o rychłym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dopiero będzie czas poprzedzający to przyjście. Tak jak czytamy choćby w Księdze Objawienia. Tak jak choćby czytamy w tym
co Jezus odpowiada swoim uczniom na pytanie, jak to będzie wyglądało. Ten czas poprzedzający, to dopiero będzie czas niesprzyjających okoliczności. Wszystko to, co w tej chwili próbuje powstrzymać twoje owocowanie, zatrzymać cię na drodze za Panem, okaże się wówczas, już nie powiem śmiechu warte, bo to takie kolokwialne, to okazuje się takie małe, takie nieistotne. Ja wiem, ile ja sam miałem wykrętów, żeby nie pójść za Bogiem. Ile razy miałem tak poważne argumenty, by nie zrobić tego, czego Bóg ode mnie oczekiwał. Często te niesprzyjające okoliczności przypisujemy diabłu i mówimy, diabeł mi tu próbuje to, tamto, ojoj, tak będę. Niesprzyjające okoliczności to dobry czas, by sprawdzić, gdzie są zapuszczone twoje korzenie. Skąd czerpiesz wodę życia? Nie mów, to dał diabeł, to dał Bóg. Tego nie wiesz. My mamy inny system ocen wydarzeń. Często chcielibyśmy usprawiedliwiać Boga albo, prawda, bronić Boga przed innymi na zasadzie, no nie mów, przecież Bóg czegoś takiego uczynić nie mógł. Zostaw to, Bóg sam potrafi się obronić. Popatrz, gdzie są twoje korzenie i popatrz, ile razy ty sam jesteś o włos od tego, by ulec niesprzyjającym okolicznościom. Czekają nas, kochani, o wiele większe próby niż te, które przeszliśmy. Dziękuję Bogu za wszystkie, które przeszedłem. Dziękuję Bogu za to, że wyrwał mnie z takich strasznych miejsc. Smucę się, że wielu tam pozostało, ale głoszę im, zresztuję, cieszę się. Czasami nie wiemy, jaką drogą. Byli tutaj u nas para dziennikarzy. Już nawet nie wiem, jaka ta gazeta, czy Gość Niedzielny, czy Niedziela, czy coś tam. A pamiętacie ten krótki wieczór, tutaj parę zdjęć, parę coś tam nagrywali, dyskutowali. Chodziło też o promocję książki Pojawia Czepereł. I dzwoni do mnie parę dni temu człowiek, z którym wypiłem kilka beczek, nie przechwalając, bo to raczej mogę powiedzieć, że tak umniejszam moje zasługi na tym polu. I on mówi, wiesz, czytałem tą niedzielę, czy Gościa Niedzielnego. Mówi, tam jest o tobie, mówi, ja wiedziałem, że ty coś działasz. Mówi, ty wiesz, że ja jestem przewodniczącym Gminnego Komitetu Przeciwalkoholowego? Ja, on też ma na imię Jurek. Ja mówię, chwała Bogu. Umówiliśmy się, ma tu przyjechać. Ojej, jak on się cieszy, że ja też nie piję tak, jak on. Udało mu się nie pić. Ale mam okazję pokazać mu, gdzie, w czym są zanurzone moje korzenie i kolejny będzie pełen pokoju, a nie niepokoju, pełen radości, a nie frasunku. Kiedy przyjdą próby, kiedy przyjdzie rok posuchy zapowiadany przez naszego Pana. Życzę wam, kochani, by nikomu z nas nie zabrakło wtedy tej wody żywej i byśmy, broń Boże, nie zaprzestali owocowania na Jego chwałę. Ku ratowaniu życia, ku budzeniu do życia wielu, 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 którzy jeszcze, jak te jałowce na pustyni, nie mają pojęcia, czym jest prawdziwe owocowanie, czym jest prawdziwe życie, czym jest nawodniona gleba, jakie daje cudowne możliwości każdemu. Bo tak to Bóg uczynił. Amen.